Tak jak stanąłeś przed lustrem, wiedząc już, że masz zostać Elvisem Presleyem, to widziałeś coś w sobie z tego Elvisa? Nie, ale się cieszyłem trochę. A, rozumiem. Trochę mało. No wiem. Ale jeśli miałbyś porównywać coś, co ciebie łączy z Elvisem Presleyem, to znalazłbyś coś takiego? W sumie tak, bo on w późniejszym okresie był taki trochę tęgiutki. I to jest jedyny punkt. No to jest ważny punkt, a, okay. Żebym przypominał go, prawda? Jeden do jeden musi być. A myślisz, że Elvis Presley miał jakieś geny azjatyckie? No chciałbym. On ma trochę takie oko, takiego spanielka, patrz. No teraz? I ty jesteś teraz Elvisem. No. Mam nadzieję, że chociaż śpiewasz lepiej niż wyglądasz. Zresztą zobaczmy, jak szły przygotowania. Czy jestem Elvisem? Patrz. Aha, yeah. O, yeah. Spoko, cześć Elvis. Ciemno, ciemno, ale wszystko jedno. Nóżka, mikrofon. Kiedy śpiewa, jest mocno skupiony. One for the money. Ale jeszcze tutaj dyryguje, tak? Tu jeszcze dyryguje. One for the money, three for the show. Wszystkie wyrazy w jeden wyraz złożyć, tak? Czyli takie podzielić po prostu na... Tak, tak, dokładnie. It's one for money, two for the show. Three to get ready, now go ahead, go, but don't you. Dobra, super, fajnie, fajnie. Yeah. Masz parę dni, żeby go zbudować. Zastanę Elvisa drewnianego, a zostawię murowanego. Uczymy się polskiej historii. Masz tyle w sobie tego Elvisa tak naprawdę. Dlaczego ty jesteś taki skromny? W ogóle nie masz wiary w siebie. Pamiętasz pierwszy odcinek? Tak. Robiłem Krawczyka. Pan Adamus powiedział, jesteś zbyt Elvisowaty. No to tak sobie pomyślałem, jeżeli jestem zbyt Elvisowaty, to powinniśmy cieszyć. I tak spróbowałem, sięgnąłem w głęb, popatrzyłem w głęb siebie tak i szukałem i znalazłem Elvisa, ale tylko tego starszego właśnie. Las Vegas. Po przejściach, Las Vegas, z tym wszystkim całym stroikiem i ma nawet orła, już wiadomo gdzie jest orzeł. No i stoi taki majestatyczny król parkietu. Troszkę ci ułatwię sytuację, ponieważ zazwyczaj jest tak, że jak ktoś obejrzy tego Elvisa, którego ma odtworzyć, no to potem łatwiej mu stać się tym Elvisem. To zobaczmy. Powiem ci, że ci zazdroszczę. Tak? Czy ty widziałeś, co te kobiety robią dla tego faceta? Tak, tak. Być królem chociaż przez te dwie minuty. On był taki, come here baby, i zabierał po prostu majtki, smarował je i odrzucał. I ty też tak będziesz miał? No mam nadzieję. To leć już na tą scenę, a jakby tam więcej blizny wylądowało, to wiesz, pokażesz mi to. No nie mogę się doczekać, cześć. Bilgun Arjun Batar już za moment udowodni nam, że potrafi się wcielić w Elvisa Presleya, jest jego najprawdziwszą kopią. Blue, 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 blue
Proszę państwa, co ja tutaj trzymam? Obcas, który odpadł Billowi. O, merci. Słuchajcie, w trakcie, naprawdę, thank you very much. Proszę państwa, państwo widzą, to jest Elvis w ostatnim okresie swojej twórczości, kiedy już mu się lepiej powodziło. Małgosiu. Przepiękny. Znaczy tak, przede wszystkim ta nonszalancja po prostu w dykcji i to przymrużone oko, które sprawia, że ty wiesz, jaki ty jesteś przystojny zabójczo. No troszkę walczyłeś z kostiumem, jak widać, obcas odpadł, spodnie ci też mało nie spadły i jestem przekonana, że jakby ci spadły, też byś nie mrugnął. Rewelacja. A ja nie mam majty. To jest, rozumiem, że to jest Elvis z ostatnich chwil, czy on się już sypie powoli. Patrząc na ciebie, Bilgun, ja mam wrażenie, że Elvis naprawdę żyje gdzieś tam na Hawajach, bo taka legenda też krąży. Dzisiaj zrobiłeś majstersztyk tego wszystkiego, co się udało. Jestem zachwycony i powiem ci, że bardzo ci zazdroszę tego stroju. Kasiu, czy chciałabyś mieć takiego Elvisa na swoich urodzinach? Pewnie, że tak, na każdych. Wszyscy wiedzą, jakie są charakterystyczne cechy Elvisa. No i po prostu te warunki były zrealizowane przez ciebie tutaj i to widzieliśmy. No i co zrobić? Ażby się chciało rzucić bielizną. Dobrze, prosimy, Pawełku. Zazdrość, już widzę zazdrość w oczach. To trochę jestem zdumiony, bo albo coś było z tonacją dla ciebie nie tak, bo ja wiem, że ty jakby głos Elvisa jest bardzo w granicach twoich możliwości głosowych. No i ale... tak jakby trochę za wysoko tutaj było nie, to podniesione. Nie, było totalnie trafione. Drogi Pawle, było strasznie wysoko. Nie, super. Było złudzenie, wiesz, elwisowskiego głosu. Małgosiu, szybciutko sprostuj. Bardzo dobrze było. Love me tender, muzycznie. Love me sweet. I w tym miłym nastroju zabieram naszego kochanego